Witajcie na moim kanale. Zaczynamy cykl filmów, które będą dotyczyły nowego magazynu Baselinker. Nowy magazyn to wiele nowych możliwości, wiele nowych funkcji, dlatego nie da się o nim opowiedzieć tak naprawdę w jednym filmie. Będę po kolei przedstawiał Wam różne jego możliwości, różne jego opcje oraz sposoby wykorzystania. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak dodać nowy produkt do magazynu Baselinker ręcznie, samodzielnie oraz w jaki sposób możemy zaimportować pliki, możemy zaimportować produkty z pliku do magazynu Baselinkera. W zakładce tutaj na stronie Baselinker, w zakładce produkty, znajduje się nasz nowy magazyn. Tam, gdzie mamy listę produktów, możemy dodać nowy produkt. Produkt możemy dodać ręcznie, możemy go również zaimportować. Jeżeli mamy plik z hurtowni, albo na przykład mamy po prostu gotowy plik z produktami, gdzie mamy informację o EAN-ie, mamy opisy, mamy linki do zdjęć, mamy wszystkie potrzebne dane, to możemy go również zaimportować. Żeby zaimportować tutaj produkty z pliku, musimy przejść do zakładki Import-Export, a następnie wybrać import pliku CSV lub XML. Możemy również zaimportować pliki ze sklepu lub hurtowni. Możemy również zaimportować z oferty z marketplace'ów, jako produkty do katalogu. Generalnie importując oferty z Allegro albo z jakiegoś innego marketplace'a, możemy od razu również przy imporcie w zakładce Allegro utworzyć produkty również w magazynie. Możemy go to też zrobić z tego miejsca. Możemy również oczywiście importować produkty z systemu ERP. Jeżeli chodzi o plik, no to musi być on oczywiście odpowiednio przygotowany. Standardowo może być to plik CSV albo plik XML. Generalnie w pliku XML ważne jest, żeby były jak najwięcej danych po prostu, tak, żeby były wszystkie dane, które my chcemy, żeby były w naszym magazynie. Czasami będzie tak, że w naszym produkcie będą parametry, których w magazynie normalnie nie ma, zresztą za chwilę pokażę Wam dodawanie ręczne i tam będą wszystkie te produkty, te parametry do produktu wypisane. To wtedy, jeżeli przykładowo miałem ostatnio klienta, który sprzedawał lampy i tam był taki parametr jak obwód klosza, tak, normalnie wielu produktów tego nie ma, w tym produkcie był. Była osobna kolumna z obwodem klosza, tak, więc ja musiałem stworzyć taką dodatkową pozycję w magazynie Baselinkera przed zaimportowaniem tego pliku, tak, żeby ten obwód klosza również był widoczny na karcie klienta. W tym miejscu po prostu dodajemy ten plik, wybieramy format, wybieramy plik z dysku, oczywiście oddzielnik, wybieramy kodowanie tak, żeby polskie znaki były widoczne, klikamy importuj, gotowa. Czyli musimy ten plik odpowiednio wcześniej przygotować. Jeżeli chodzi o ręczne dodawanie, to na liście produktów klikamy po prostu dodaj produkt. Mamy tutaj kilka zakładek. Informacje o produkcie, sprzedaż, gdzie mamy cenę, opisy, parametry, zdjęcia, warianty i publikacje. Jeżeli chodzi o produkty, no to wpisujemy tutaj nazwę produktu, wybieramy kategorię. Ta kategoria, która jest tutaj widoczna, jest to kategoria, którą my wcześniej dodaliśmy do naszego magazynu Baselinker, tak? Czyli te kategorie ja wcześniej dodałem, ich tutaj nie było. Żeby dodać kategorię, żeby ona wcześniej była gotowa, to w zakładce ustawienia musimy przejść do części kategorie. No i tutaj po prostu dodajemy kolejne kategorie. Po dodaniu kategorii wybieramy producenta, wpisujemy numer SKU, EAN, wagę, wysokość itd. Na dole, jak zobaczysz tutaj, jest informacja o dodatkowych polach, czyli to, o czym mówiłem. Pola to są te dodatkowe opisy, dodatkowe parametry produktu, których normalnie w Baselinkerze nie ma, no bo zobaczcie, mamy EAN, mamy szerokość, długość, wysokość, ale nie mamy na przykład klosza, o którym wcześniej wspominałem. Więc żeby tutaj na dole pojawił się ten parametr klosza, musimy właśnie dodać nowe pole. Musimy przejść do zakładki ustawienia, pola dodatkowe i tutaj wybieramy dodaj pole dodatkowe. Na przykład właśnie obwód klosza. Przykładowo, jest to pole krótkie, pole tekstowe, może to być numer, lista, przycisk wyboru, checkbox, przycisk opcji, data bądź plik. Ja wybieram pole tekstowe. Zapisuję i teraz jak jeszcze raz wrócę do listy produktów i będę chciał go dodać, to na dole zobaczcie, że pojawił się obwód klosza. Jeżeli w pliku, który ja zaimportuję do Baselinkera będzie kolumna obwód klosza, no to tutaj wprowadzony zostanie ten parametr.
Kolejna zakładka to sprzedaż i magazyn, czyli tu wprowadzamy cenę. Tych grup cenowych może być oczywiście kilka. W osobnym filmie omówię jeszcze osobno same ustawienia magazynu, więc tam też będą te informacje właśnie jak dodać grupy cenowe. Wybieramy stawkę VAT, wprowadzamy stan. Jeżeli mamy z pliku pobrane, no to on jest pobrany oczywiście stan z naszego pliku. Opisy, opis główny, mamy również opis dodatkowy 1, opis dodatkowy 2, 3, 4 i tak dalej, także możemy tutaj użyć tych opisów. Dodatkowo jeszcze opisy mogą być oddzielone na dwie wersje językowe, czyli na jednym produkcie możemy mieć warianty angielski, polski albo inny, tak? Jeżeli my wcześniej w ustawieniach dodamy do naszego magazynu więcej języków. Kolejna zakładka to parametry i tutaj również one są podzielone na język polski i angielski. Wybieramy dodaj nowy parametr, wybieramy nazwę parametru, a następnie wprowadzamy jego wartość. Zdjęcia. Możemy je dodać z dysku, możemy również dodać je jako link, tak, link URL, albo bezpośrednio z komputera. Warianty. Jeżeli będą utworzone warianty z kilku produktów, to one w tej zakładce się znajdą. O wariantach będzie osobny film. No i publikacje, czyli gdzie mamy opublikowany ten produkt, czy na Allegro, czy w sklepie, to też na karcie produktu będzie tutaj po prostu widoczne. Jeżeli interesuje Cię magazyn Bestinkera, chciałbyś go zastosować w Twojej firmie, napisz na biuro@ujrp.pl bądź wejdź na stronę ujrp.pl i zapytaj o najlepsze wdrożenia dla Twojej firmy. Zajmuję się kompleksowym przygotowaniem systemu, podłączeniem sklepu Allegro, systemów ERP, kurierów, poczty itd. Zachęcam również do zasubskrybowania mojego kanału. Raz w tygodniu dodaję film dotyczący Excela albo e-commerce. Również zapraszam na mojego bloga na stronie ujrp.pl.